Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie w miarę ciekawy, głównie dlatego, że mamy paczki za Food Champions, za Division Rivals z dwóch kont i w sumie nie nagrywałbym ze swojego konta, ale wbiłem akurat Golda 1 już. No, może to jest jakiś znak, że coś trafię w tych paczkach, zobaczymy. Również będą oczywiście piki za ten tydzień z informami, no i w sumie będziemy mieli jeszcze jedno konto z elitą od naszego kochanego Krzysia, także bardzo mu dziękuję. Także koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym materiałem, no i zasubskrybuj mój kanał, żebyś na bieżąco właśnie z FIFA 19. Jak widzicie, Gold 1 przeze mnie został bity, z czego się bardzo, naprawdę bardzo cieszę. No i mamy dwie paczki za 5000 monet oraz dwa informy z tego tygodnia, więc po prostu zacznijmy od pierwszej czerwonej karty. Niech to będzie ktoś, kto mi się przyda. Kto by się spodziewał? Naprawdę, kto by się spodziewał, że będzie jakiś shield? Wezmę Dianiniego z racji, że ma najwyższy rating, no i może mi się przyda do jakiegoś BC, ale no tego się właśnie bałem, że nic nie będzie. No dobra, ostatni pik. I proszę jej, dajcie mi coś dobrego. Casillas Marquinhos, który w sumie, wiecie co? No dobra, nie ma tragedii, może być ten Marquinhos, no już mógł być Suarez, wiadomo, mógł być ktoś inny, ale może być też Marquinhos, także spoko. Karta 86. Także mamy paczkę za Division Rivals, zbiłem drugą rangę w lidze czwartej, więc pierwsza paczka za 15000 monet. Raczej tu nic nie będzie, no ale zobaczmy, może na jej nas zaskoczy jakimś walkoutem, nie tym razem. I nie ma ekranów, okej. Okay. Okej, okay, paczka za 50000 monet. Nie ukrywam, że w tej paczce powinno się znaleźć coś lepszego, może jakiś nie ma walkoutu, okej. Okay. Ale może ekrany, są ekrany, to jest Inform, jeśli nie mylę. Tak jest, Inform i to będzie Anglia. I to będzie ten, no, to będzie, to jest w sumie ten sam, którego mogliśmy wybrać, Sancho. Mogłem wziąć 50000 monet, albo mieć tego pana w parce i Benzema. No, niby nie ma tragedii, ale, no, jednak wiecie. Jeszcze paczka za 35000 z nagród za Division Rivals. No, fajnie, gdybyśmy jednak jakiś walkout mieli, naprawdę jej. To nie jest aż tak dużo, jeden walkout, nie ma walkoutu, super. Czyli nie było warto w ogóle brać tych paczek. Są ekrany, nie ma ekranu, ja pierd. Zawsze, kiedy biorę na tym koncie nagrody wymienne, to potem tylko żałuję. Wziąłem tylko dlatego, żeby mieć do odcinka, ale naprawdę to jest... To jest dramat. Okej, okay, dwie paczki za 100 tysięcy, no to już muszą być walkouty, naprawdę. To chociaż jeden, co najmniej jeden walkout, naprawdę jej, co najmniej jeden. Nagrody za Golda 1 i... Walkoutu, Jezu, co jest z tym kątem, naprawdę. No są ekrany, ale żeby to musiał być jakiś Van Dijk chyba. Hiszpania, SPD, Martinez 84. Jezu. Ostatnia paczka na tym koncie jest o 100k, no i nie wiem, już niech się dzieje to, co się ma dziać, bo jestem załamany tymi nagrodami, naprawdę. Jest walkout, jest walkout, jest walkout. Dobra, moment, może to jeszcze nie będę musiał być złego na jej, ale jest to zwykła karta. Jest to... Pianić. Może być, no wiadomo, był większy potencjał, ale może być pianić, chyba 20k za niego dostanę. Słuchajcie, ogólnie chciałem moderować te paczki za Elite, ale jak widzicie, jej ma raczej jakieś inne plany, więc no... Widzimy się, jak serwery będą działać, bo od 15 minut próbuję się połączyć, ale EA Sports. No dobra, także widzimy się za chwilę. Okej, słuchajcie, po godzinie oczekiwania serwery wreszcie postanowiły ruszyć i działają. Można odbierać paczki, także tak jak mówiłem, nagrody za Elite 3. Tutaj mamy raczej troszkę większą szansę na jakieś lepsze trafy w pikach. No i lecimy z pierwszym, słuchajcie, no jestem ciekaw, co dostanie Krzysiu. I uwaga, i znowu jest ten pan, jest... Wydaje mi się, że Pato tutaj będzie wybrany, ale spytam jeszcze dla pewności. No jak się spodziewałem, został wybrany Pato, co się w sumie nie dziwię, sam bym go chętnie wziął, no ale niestety nie trafiłem takiej bardzo ładnej karty. Kolejny wybór przed nami i mamy tym razem może coś lepszego, Marquinhos Bellarabi. To jest w sumie ciekawy wybór, powiem wam. Ja bym wziął osobiście pewnie Marquinhosa z racji, że ma większy rating, a ten Bellarabi też ma w sumie ciekawe staty. No nie wiem, wydaje mi się, że Marquinhos, tak dokładnie tak samo jak my, także u nas również był Marquinhos. I ostatni pik, no miejmy nadzieję, że może jakiś Suarez czy ktoś, jakaś wysoka karta, więc to będzie... Znowu Pato i Sarabia, no nie ma tu nic szczególnego, bądźmy szczerzy, niestety. Dobra, także jak sobie widzicie, mam prawo wybrać tutaj karty, więc co, wezmę chyba... Sarabia ma słabe staty na SP z jednej strony, ale z drugiej strony można go dawać w drugiej połowie czy coś, więc wezmę Sarabię, bo wydaje mi się, że jest to chyba najlepszy. Mógł być Casillas, ale Casillas raczej nie będzie używał, więc dobra, tak wyglądają te karty, naprawdę spoko. Niby nie ma jakichś wysoko ocenionych kart, ale jest Pato bardzo grywalny, Marquinhos również grywalny, którego my mamy. No i Sarabia, tak już, niech będzie Sarabia, okej. Okay. Pierwsza paczka za 100 tysięcy końców, to by wypadało, żeby jednak coś fajnego wpadło, chociaż żeby to były minimalnie ekrany. Co, jest walkout? Jest walkout. Słuchajcie, jest walkout, to chyba jest zwykła karta, tak jest. I to jest, śpę, to jest Hamzik, ile się tak jest. Hamzik kosztuje chyba 40 tysięcy, to mi się wydaje. Więc nie najgorzej, 87, może być również przy okazji jeszcze jakaś fajna karta obok niego. Jeszcze Inform, o panie. No i na samym końcu paczka z trzema informami z tego tygodnia. Także nie pamiętam jaki jest Team of the Week, ale wiem na pewno, że jest Godin, jest Suarez. No pewnie nikt z nich nie będzie, ale już otwórzmy tę ostatnią paczkę. I co tutaj będzie? Chyba nie ma walkoutu nawet... Nie wiem, czy powiemy. No jak nie ma walkoutu, to raczej niezbyt dobrze, ale... Może chociaż Pato, albo...
Co to jest? O Boże. Foster, Sharp oraz Denis. No nie ukrywam, nie jest raczej nic ciekawego, no ale dobra, no trudno. Dziękuję jeszcze raz za to konto. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. No i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z FIFA 19 na tym kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.